Cześć, dajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Lenovo K6 Note. Zaczynamy od wyglądu i specyfikacji samego urządzenia. Ekran 5,5 cala IPS Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, około 401 pikseli na cal. Jest naprawdę bardzo dobrze, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń co do samego ekranu. Jest on wystarczająco ostry, właściwie w każdych warunkach. Sercem urządzenia jest Snapdragon 430, którego dość mocno się obawiałem. Jest to 8-rdzeniowa jednostka, 1,4 GHz, Adreno 505, 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB wbudowane w to urządzenie. Warto również wspomnieć o baterii. 4000 mAh zamknięta w tej obudowie, nie mamy do niej dostępu, natomiast ona pozwala od 5 do 7-8 godzin na ekranie użytkowania. To są takie 2, nawet 3 średnio intensywne dni użytkowania, więc bardzo, ale to bardzo dobry wynik. I zasługą jest tutaj optymalizacja softu od Lenovo i to naprawdę na duży plus. W chwili obecnej 60% baterii na ekranie 2 godziny 53. Jest to wynik oczywiście na Wi-Fi, natomiast na spokojnie tej 6 godzin uda nam się wyciągnąć, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym wynikiem. Z tyłu mamy aparat 16 megapikseli z detekcją fazy, natomiast nie mamy tutaj optycznej stabilizacji, jest tylko elektroniczna. Z przodu natomiast mamy 8 megapikseli do selfie, jest również tutaj dioda powiadomień po prawej stronie, jak widzicie. Natomiast przechodząc do samego wyglądu urządzenia, naprawdę jest bardzo ładne. Z przodu wygląda przyzwoicie, spore niestety ramki, niestety brak podświetlanych przycisków, to jest taki duży zarzut z mojej strony. Natomiast nie wiemy, jakie dokładnie jest szkło, jest ono zagięte 2,5D, wygląda naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Z tyłu może już bez takiego szału, natomiast mamy tutaj aluminiową obudowę, plastikowe wstawki, jest również aparat, który wystaje, mnie osobiście to nie przeszkadza, mamy skaner odcisków palców, który jest aktywny, odblokowuje się naprawdę bardzo w porządku, może nie jakoś super szybko, jeżeli chodzi o porównanie do urządzeń Huawei, natomiast jest naprawdę bardzo celny, nie mam tu jakichś większych problemów, nawet jeżeli miałem mokrą dłoń, działał całkiem nieźle. Dwutonowa dioda doświetlająca, na dole mamy tylko znaczek Lenovo, bardzo mały, taki minimalistyczny, no fajnie to wygląda, natomiast ogólnie po prostu samo urządzenie może jakiegoś wielkiego szału nie robi. Na dole mamy głośnik, po prawej stronie po lewej mikrofon, mamy złącze do ładowania micro USB 2.0. Warto również wspomnieć o przyciskach, które są z prawej strony, one są bardzo dobrze spasowane, nie mają żadnych dodatkowych faktur, ale są dość mocno wystające, więc nie będzie problemu z ich ogarnięciem. Z lewej strony natomiast mamy naszą tackę i tutaj oczywiście jest to urządzenie dual simowe w trybie standby, więc możemy sobie włożyć dwie karty. Jedyne zastrzeżenie, jeżeli chodzi o obudowę, jest właśnie w tym miejscu, ale to może być jakby tylko w przypadku mojego modelu. Niestety ta tacka nie do końca tak pewnie siedzi, ona wydaje takie dość dziwne dźwięki, ale no sprawdźcie po prostu w momencie, kiedy będziecie kupowali ten model. U góry drugi mikrofon do redukcji szumów oraz mamy tutaj wejście na słuchawki 3,5 mm. Przechodzimy do interfejsu i tutaj rzeczywiście bardzo dużo rzeczy, oczywiście możliwość podwójnego tapnięcia, żeby sobie odblokować. Z ekranu głównego mamy wybieranie głosowe, odblokowanie za pomocą skanera, odcisków palców czy przejścia właśnie do aparatu. Alternatywnie możemy inaczej sobie odblokować, natomiast sam ekran, jak widzicie, no można tutaj podzielić na dwie części. Po pierwsze, mamy menu aplikacji w jednym z ustawień. Oczywiście szybkie przejście do sklepu Play, ostatnio odpalane aplikacje, mamy również przejście do ustawień, wyszukiwanie aplikacji. Dodatkowe aplikacje są na poszczególnych innych pulpitach, co możemy sobie wyciągać. Menu aplikacji możemy również sobie tutaj segregować. Tutaj w preferencjach możemy sobie zmienić ten układ na Wipe UI, dzięki czemu nie mamy menu aplikacji, wszystko jest wrzucone na poszczególne pulpity. Warto o tym wiedzieć, że jest taka możliwość. Dodatkowo tutaj w tych ustawieniach jest tego naprawdę sporo. Oprócz tego w momencie, kiedy będziemy sobie w trybie Android, jest możliwość tutaj zapisywania sobie jakby tego całego układu do kopii zapasowej. Bardzo fajne, że ewentualnie jeżeli coś nam się przestawi, żeby szybko do tego wrócić. W ustawieniach ekranu głównego oczywiście możemy włączyć sobie dodatkowo jakieś tam animacje. Ustawienia szuflady, możemy zmienić sobie układ strony, czy na przykład tło panelu, jeżeli chodzi o właśnie menu aplikacji. No fajne takie bajery, zawsze miło, że możemy sobie jakoś dodatkowo to zmienić. Oprócz tego, jak widzieliście, mamy tapety, widżety, są również motywy. Motywy mamy wyszczególnione tutaj, nie jest ich zbyt dużo, nie zauważyłem, żebyśmy mogli jakoś specjalnie je dodatkowo
instalować, można je importować, ale nie wiem skąd niestety, bo to by trzeba mieć je gdzieś tam na wewnętrznej pamięci. Oprócz tego mamy motywy ekranu blokady, tutaj też kilka, możemy sobie to zmienić, tapety, możemy zmienić sobie tutaj sposób jakby dzwonienia, czyli jak mam na przykład odbierać, to też można zmienić. Jest możliwość tutaj segregacji, jeżeli chodzi o ostatnie aplikacje, czyli albo mają być wyświetlane w stylu Androida, albo Lenovo. Wtedy mamy dostęp też do kilku, do trzech właściwie aplikacji takich szybkich, więc to bardzo fajne. No i zmiana dialera też nie za dużo, ale zawsze jest taka możliwość. Z tych ważnych takich aplikacji, które się tutaj pojawiły, to narzędzia, rejestrator dźwięku, mamy tutaj również kompas, radio, właściwie z tych najpotrzebniejszych to tyle. Kilka aplikacji jest doinstalowanych, o czym warto powiedzieć, oczywiście możemy sobie gdzieś tam to odinstalować, jest tutaj Dolby Atmos, jakiś antywirus, oczywiście polecam sobie to wszystko podinstalować, mamy menadżer plików, synchronizację na przykład plików z komputerem, jakąś dodatkową przeglądarkę i tyle. Pasek powiadomień dość klasyczny, natomiast dużo przełączników, możliwość tutaj edycji sobie tego, no jak widzicie 2, 4, 10 jest, plus 3 główne możemy sobie ustawić, możemy sobie to konfigurować. Najważniejsze są i bardzo fajnie, że jest możliwość tutaj oczywiście przejścia z tego miejsca od razu do konkretnych funkcji, nie trzeba wchodzić głęboko gdzieś tam, więc to jak najbardziej ok. Przejście do baterii, przejście do użytkowników, no i ustawienia. W ustawieniach w wyświetlaczu korekcja koloru jest jak najbardziej, tutaj tylko normalny albo jaskrawy, poziom jasności, ewentualnie możemy sobie powiadomienia LED tutaj włączyć lub wyłączyć, nie możemy sterować jej kolorystyką. Ochrona jasności, no to oczywiście jest do przeglądania w nocy, wtedy jest dużo ciemniej. To jest fajne, faktycznie sprawdza się, szczególnie jeżeli dłużej oglądamy jakieś filmy, więc nie ma z tym większego problemu. Warto wspomnieć o dźwiękach. Fajnie, że mamy osobną głośność powiadomień i dzwonka, jak najbardziej w porządku. Centrum powiadomień, tu wszystko możemy sterować, jeżeli chodzi o ikony paska powiadomień, tu możemy jeszcze raz sobie to zmienić. Możemy wyłączyć sobie pewne elementy, jeżeli chodzi o na przykład stan połączenia. No takie dodatki, fajne, naprawdę fajne. Ikony pasku stanu możemy wyłączyć, co ma się pojawiać, co nie. Wszystkie jakieś rzeczy dodatkowe są w funkcjach, na przykład szybkie zdjęcie, żeby zrobić sobie szybkie kliknięcie, ale to są takie standardowe funkcje, jeżeli chodzi o przycisk na przykład power. Tutaj mamy przycisk głośności, akurat stuknie, aby zaświecić. Ekran trybu jednoręcznego, ale to musimy się włączyć tylko w trybie VR, nie wiem. Znaczy fajnie, że tryb VR jest dostępny, wtedy na przykład nie obraca nam się obraz, natomiast nie wiem dlaczego na przykład ekran trybu jednoręcznego możemy tylko wtedy włączyć. Inteligentny dobór scenerii, nie za bardzo wiem o co tutaj chodzi, możemy po prostu w zależności chyba od połączenia Bluetooth, podejrzewam, że na tej zasadzie to działa. Dziwna nazwa, szeroki ruch palcem, tutaj oczywiście możemy włączyć sobie taki przycisk pływający, gdzie jest możliwość segregowania sobie i włączania pewnych szybkich elementów. No, myślę, że ciekawa opcja, coś nowego, coś innego. W każdym razie zdjęcie odciskiem palca, jeżeli jesteśmy już w aparacie, przełączenie na tryb VR, podwójne aplikacje, na przykład włączenie dwa razy tych samych aplikacji w dwóch różnych profilach, to dobrze znamy, czyli takie klonowane. Szybkie włączenie latarki to również bardzo fajny gest i zmniejszenie głośności dźwięku w momencie, kiedy podniesiemy sobie telefon. W menedżerze zasilania mamy oczywiście szczegóły baterii, jak Wam pokazywałem, ładnie podzielone, oszczędzanie baterii, takie typowo androidowe, zarządzanie aplikacjami w tle, które mogą, które nie mogą, awaryjne oszczędzanie to jest takie robienie stricte telefonu po prostu do połączeń SMS-ów, czyli taki bardzo tryb oszczędzania. W pamięci, jak możemy zauważyć, 8 GB zajmuje system. W pamięci RAM jest naprawdę bardzo dobrze, około tam 600 do 800 MB zostaje w momencie, kiedy mam odpalone aplikacje z tych 3 GB. Zdarza się, że one się przeładowują, ale do takiego typowego użytkowania naprawdę urządzenie radzi sobie tutaj bardzo, bardzo w porządku. Z dodatkowych rzeczy zarządzanie strefą chronioną, tutaj mamy aplikacje, pliki, dźwięki, muzykę, co chcemy. Możemy oczywiście zablokować sobie to za pomocą na przykład skanera odcisków palców, więc te pliki możemy gdzieś tam sobie chronić. W chwili obecnej mamy tutaj Androida 6.0.1. Przechodzimy sobie do tego, jak urządzenie działa i tu naprawdę duże zaskoczenie. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej. Ten Snapdragon 430 mnie troszkę zmylił. Okazuje się, że on działa naprawdę całkiem, całkiem nieźle w momencie, kiedy wykasujemy sobie wszystkie aplikacje. No 209 wyczyszczono, poczekajmy chwilę. Odpalenie tych aplikacji to nie jest jakiś tam większy problem, naprawdę ładuje się to w miarę błyskawicznie, szczególnie kiedy już korzystamy trochę z tego urządzenia, będzie to działało w miarę responsywnie. Nie ma czegoś takiego, że po prostu pojawiają się jakieś dziwne lagi, że urządzenie nie chce się odpalić, więc warto o tym powiedzieć, że te aplikacje naprawdę dają radę.
Naprawdę wszystko, no w miarę płynnie się odpala, jak na tą półkę cenową jest naprawdę całkiem nieźle. Powrót do tych aplikacji również nie jest jakiś tam problematyczny, jak widzicie to się już teraz odpala znacznie szybciej, biorąc pod uwagę, że te aplikacje zostały gdzieś tam w tle, aparat również, chociaż troszkę się tutaj doczytuje. Teraz przechodzimy sobie do aparatu. Aparat naprawdę jest sporym zaskoczeniem, bo ten aparat naprawdę robi ładne fotki. Co prawda nie po zmierzchu, nie w momencie, kiedy brakuje tego światła, wtedy pojawia się sporo szumu. Ten tryb S to jest takie dodatkowe wymuszenie trybu Auto HDR, więc fajnie, że możemy sobie to na stałe włączyć, nie jest to specjalnie oznaczone. Natomiast w niektórych momentach, no ciężko może będzie mi to teraz pokazać, natomiast w niektórych momentach po prostu dodatkowo nam się zapali lampka, że jest tryb HDR. Może zrobimy sobie tak? Nie. Zapali nam się lampka, że jest po prostu włączony tryb HDR, więc polecam ten tryb super, czy jak on tam się nazywa, mieć włączony. Oprócz tego naprawdę fajną sprawą jest to, że w momencie, kiedy przykładamy sobie rękę do obiektywu, nie wiem, czy to się uda tutaj, natomiast pojawia nam się specjalna taka ikonka, że jest na przykład włączony tryb jakby słabego światła, albo jest też włączony bardzo słabego światła i wtedy włącza się jakby taki tryb nocny, który rzeczywiście pomaga, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Widzę, że ręką tego do końca zakryć nie mogę, żeby Wam pokazać, a może zrobię jakąś inną przebitkę. Mamy tutaj kilka jakichś dodatkowych profili, zdjęcia nocne, ale jak mówiłem, jest możliwość tam zrobienia tego w automacie, znaczy to się samo robi. Jest możliwość włączenia artystycznego HDR-u, tutaj jest kilka jakichś takich trybów, które możemy sobie zmienić, martwa natura, no po prostu w zależności od tego w różny sposób podbija troszkę kontrast dla różnych kolorów, nic więcej. Tryb Pro, który rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Oprócz tego, że możemy regulować ostrość, możemy czas naświetlania sobie tutaj regulować, więc bardzo, bardzo w porządku, ISO i balans bieli oraz ekspozycję. Warto wspomnieć o tym, o czym mówiłem wcześniej, że w trybie makro bardziej ostrzy niż w przypadku samego trybu auto, więc jeżeli chcecie zrobić zdjęcie na naprawdę na bliską odległość jakiegoś fajnego efektu, no to lepiej tryb ręczny, na pewno wypadnie to sporo lepiej. Filmy Full HD i tutaj no bez jakiegoś specjalnego zaskoczenia, oczywiście no tutaj mamy maksymalnie Full HD, nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, natomiast one wyglądają całkiem nieźle, jest możliwość włączenia tam stabilizacji, oczywiście elektronicznej, ona trochę pomaga, może nie jakoś specjalnie mocno, ale te filmy naprawdę są całkiem przyzwoite. Przykładowe zdjęcia Wam tutaj wrzucam, naprawdę aparat potrafi zrobić bardzo fajne fotki, musi być trochę światła, wiadomo, że w momencie, kiedy brakuje tego światła, pojawia się już sporo szumu, miejmy tego świadomość, ale naprawdę tej półce cenowej ten aparat jak najbardziej polecam. Testy syntetyczne 44000, myślę, że one do końca nie odwzorowują tego, jak faktycznie urządzenie działa, w ogólnym rozrachunku na pewno jest dużo, dużo lepiej, większość czasu naprawdę nie miałem problemu z tym urządzeniem. Real Racing 3 działa naprawdę przyzwoicie, no, oczywiście w tych takich kluczowych miejscach można zauważyć jakieś delikatne zwolnienie, jeżeli chodzi o klatki, ale nie jest to takie typowe klatkowanie, widzieliśmy dużo modeli, które działały znacznie gorzej. Przypominam, że jest tutaj rozdzielczość Full HD, więc nie już super taka mała, oczywiście jak na Snapdragona 430 podejrzewam, jest spoko, jest naprawdę spoko, myślę, że większość gier, które sobie odpalicie, będą działały zadowalająco płynnie. Warto również wspomnieć o tym, że tutaj niestety w tym modelu tak dziwnie się dość grzeje, bo nie grzeje się ta górna część tak mocno przy aparacie, czyli ten obszar, natomiast grzeje się bardziej chyba to, więc no nie jest to aż tak super komfortowe, ale te temperatury naprawdę w niczym nie przeszkadzają. Jeżeli chodzi o dźwięk w K6 Note, to przypominam, że oczywiście mamy tylko standardową aplikację Google'a, nie mamy również żadnej aplikacji do zdjęć, więc tutaj po prostu to dość mocno zastąpiono. Jest oprócz tego Dolby, czyli możliwość tutaj oczywiście włączenia sobie tego jakby takiego cyfrowego wzmacniacza w przypadku filmów, muzyki, gier, możemy sobie to dopasować. Warto natomiast wspomnieć, że sam głośnik gra różnie. Czasami naprawdę bardzo w porządku, a czasami jakoś tak bardzo dziwnie rzępoli, więc przyznam się, że chyba zależy to od konkretnego dźwięku czy też utworu. Zdarzały mi się takie właśnie, które brzmiały bardzo w porządku. Były też takie, które naprawdę było słychać, że wychodzą poza skalę, były jakieś takie dodatkowo płaskie. Samo urządzenie jest wystarczająco głośne. Day, nigga.
Przechodzimy do stron internetowych, bo to nam właściwie zostało. Jeżeli chodzi o mobilne, to one tam błyskawicznie się odpalają, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Przejście na komputerowe na ogół generuje bardzo szybko stronkę, możemy szybko ją przewijać, więc nie będziemy musieli jakoś tutaj zbędnie długo czekać. Doczytuje się trochę rzeczy, ale myślę, że dość zadowalająco. Warto wspomnieć o tym, że oczywiście mamy ten tryb, o którym mówiłem, że możemy wygasić sobie mocno ekran i wieczorem rzeczywiście to się sprawdza, ale w ciągu dnia, jeżeli będziemy potrzebowali, nie ma tych słonecznych dni za dużo teraz, ale jest naprawdę bardzo w porządku. Kolorystyka nie zmienia się pod dużymi kątami, ekran pozostaje bez zmian, więc tutaj mocno, mocno na plus. Podsumowując, Lenovo K6 Note to naprawdę bardzo przyzwoity telefon w ogólnym rozrachunku. Nie spodziewałem się, że Snapdragon 430 będzie sobie radził tak przyzwoicie. Oczywiście nie jest to idealna płynność, warto o tym pamiętać, natomiast działa naprawdę bardzo ok. 3 GB pamięci RAM pomagają, świetna bateria, to jest bardzo duży plus. Przyzwoity aparat, całkiem niezły głośnik, jest sporo bardzo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o system, więc naprawdę wygląda to bardzo ok. Jeżeli ktoś by chciał się przyczepić, to oczywiście może troszkę do obudowy, no nie mamy tych przycisków podświetlanych, warto o tym pamiętać. Z tyłu wygląda tak jakoś, jest dobrze zrobiony, natomiast no nie wygląda, nie porywa niczym, jest taki dość standardowy ten wygląd, natomiast na pewno części z Was może się podobać. Naprawdę telefon gorąco polecam, jeżeli uda Wam się go dorwać w jakiejś ciekawej cenie. Oczywiście w opisie macie aktualne ceny z różnych sklepów. Myślę, że to jest telefon, który w większości użytkowników w tej cenie na pewno nie zawiedzie. Jeżeli Wam się podobał materiał, zapraszam do zalajkowania. Jeżeli nie, to oczywiście łapka w dół jak najbardziej. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka również, żeby subskrypcja nie uciekła. Tak to niestety teraz wygląda. Pamiętajcie, że codziennie pojawiają się właściwie odcinki, więc jeżeli chcecie być na bieżąco właśnie z materiałami dotyczącymi technologii, zapraszam bardzo serdecznie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.